Także halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcineczku z serii Moje Gospodarstwo. Jest to odcinek trzeci. W dzisiejszym odcinku będziemy... No. Talerzować ścierniska po rzepaku. Także zaczynajmy. Jeszcze zobaczę, czy ten dobrze tam... Dobra, nieważne. Trochę z tym autotraktorem będzie problem. Nie, ja chyba ten tryb muszę zmienić, to później się go włączy. Na razie, żeby oni cofali sobie. A później sobie ten włączy tryb, żeby w kółko sobie zawracali, bo w kółko nawet fajnie się nawet zawracają fajnie. No, to widać, że autotraktor będzie sobie bardzo ścinał te zakręty. Ale dobra, nie ścina, no. Ważne, żeby było uprawione, nie? No, dzisiaj wleciała trzynastka. A czy w sumie wczoraj wleciała trzynastka? Jak siadła, to ja nie wiem. Ale nowy odcinek z tego, z dziadkowi, to siadł nawet wczoraj. Bo siadł, bo tam było chyba 35 wyświetleń. Chociaż po odcinku sobie zobaczy, ile tam było dokładnie wysiedleń. O! O, 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 o! Jebany bro. Dobra. 8 metrów talerzówka, no to ja to sam będę talerzował sobie, no bo ich puściłem na ten większy kawałek. A sobie postanowiłem wziąć fendę i tu... Chciałem pumą na początku talerzować, no ale... A! Właśnie, tak wracając do pumy. To skąd się puma wzięła? No bo po prostu sobie kupiłem za te 800 tysięcy, co miałem. Żniwa są skończone. No, dwa headery są zwiezione. Jeszcze jeden header został na polu. No i kombajny, nie? Na polu zostały. Bo sobie stwierdziłem tak, że muszę po prostu dzisiaj nagrać sobie ten odcinek. No i... No dobra, także już jestem. Taki mały wjazd na pokój. Ja zawsze tam wyłączam mikrofon, bo zawsze ktoś coś zaczyna gadać i wtedy to tak... nie. No a wycinać tego tak zbytnio mi się tego nie chce. No, fen tutaj fajnie wygląda. A tak wracając do pumy, no to po prostu kupiłem sobie za te 800 tysięcy, co miałem. Z rzepaku. O, chyba tyle tam było. Nie pamiętam, ile tam już było. Tu mi troszeczkę... Czemu to tak tutaj jest tak przejechane? No to po prostu troszeczkę mi puma przeskoczyła. Na początku, jak pierwsze kółko robiła. Puma jeszcze jedzie, jeszcze jedzie. Jeszcze się nie zablokowała nigdzie, to... No jo, ale klas gdzieś zacapował, bo nie ma go na mapie. To trzeba wytalerzować co kiedyś. To trzeba wytalerzować, bo to ciągle się będzie ciągnąć za tym.
Autokombajn dużo lepiej działa niż ten autotraktor, no ale... Nie no, na Pumę to nie mam co narzekać teraz, bo teraz idzie ładnie. No dobra, wsiadamy do Fynda i lecimy. A patrz, nawet z tego zniknął, z inspektora, no jo, mógłbym też zobaczyć po inspektorze w sumie. No ale nie pomyślałem, no bo wiadomo, nie? Myślę, że takie talerzowanie to nie będę robił długiego odcinka, 48 minut jak zeżnij, bo to bez sensu. Tylko myślę, że zrobię sobie taki odcinek typu 25, rzędu 25 minut. No bo myślę, że talerzowanie to nic ciekawego nie będzie. Po prostu sobie stależuję to i potem przeskoczę sobie najwyżej na Pumę. Trochę Pumą. Ale na końcu klasy. Puma to nowy ciągnik, to wie, ta nie? To trzeba tam trochę docisnąć. Dotrzeć, o. Aha, bo to w powietrzu ryło, dlatego coś mi tak podejrzanie było, że tam złapało mi ten, nie? No, jutro czwartek. W sumie dzisiaj jest czwartek, jakby to widzieć, to dzisiaj jest czwartek. Także jutro live będzie. Być może i z piętnastki, z talerzowania. No nie wiem, zobaczę. Najmniej chciałbym piętnastkę sobie zrobić, jak to tak będę sobie talerzował. Powiem tak, prędzej czy... Co ten tym klasem odpier? Serio, nawet nie pojechał tutaj. Bo ciągle mi ucieka inspektor. A Puma chyba stoi nawet. No to powiem, że genialnie. No bo Puma stoi. A ten lak to zawsze jest. No także jesteśmy już po cięciu. Puma po prostu... Cofając, ten, jak cofał po prostu pracownik Pumą, to po prostu zacapował w ten. W barierkę, co jest przy ulicy. Przy ulicy jest taka barierka, wie ta. No to w tą barierkę zacapował. No to jest talerzówka, to powinno się paskami jeździć. O, także się rozcinamy teraz, bo lepiej później niż wcale. Czy nie, że później, tylko po prostu musiałem mieć ze dwa przejazdy, bo czymś trzeba nawracać, nie? Na czymś trzeba zawracać, także. Pewnie ktoś pyta, czemu z tej strony jest jeden, a z tamtej są dwa, no bo po prostu. To i tak idzie ze skosa, no to... Jak tak będę wykręcał, no to mi to tam różnicy wielkiej nie zrobi. O, takie małe przecineczki sobie dorobił. A ciężko ma pod górę, kurde, tymi talerzówkami mają. O, świetnie, teraz obydwóch się wyłączyli.
No ale nie mogę powiedzieć, bo dalej zajechał teraz. A ten tu na środku pola stanął. Kurde, jakoś tak nie do końca ten autotraktor działa. No i ciśniemy. Kurde. Było 8, czyli już mamy 10 minut. Dobra, lecimy. No, na prosty to idzie 21 z górki, a pod górka to kurde 10 ciągnie. No i 16:06. I gitara. Ja sobie ten film jeszcze muszę się obrobić, bo... Bo jak jutro wrócę o 15, to tylko żeby... Wyrzuca się. Ja sobie go jeszcze dzisiaj muszę obrobić. No, myślę, że już nie będę jechał na drugą stronę, bo to jest bez sensu. Tylko tutaj rogala sobie zawinę. Kurde, ile już było przed tego pola przez taki kawałeczek mały. Ktoś pewnie powie, że małe przecinki, no bo są małe. Ale po prostu... Jakby zbytnio daleko nie jeździć. Też jest sztuka zrobić dużą przecinkę. Nie jest sztuką zrobić dużą przecinkę, a potem mieć taki kawał, nie? Dzień dobry.
Serio? No tak, dopiero jak jeszcze te trzy kółka zrobim. Dwa, trzy kółka dopiero jak zrobią te, tymi talerzówkami o obiadzie. Się, no to dopiero będzie to dobrze funkcjonować, ten autotraktor, bo już nie będzie się o te głupie drzewa zahaczało po prostu. Nie będzie się o te drzewa zahaczał już. A tak praktycznie co drzewo to wisi. Teraz to co drzewo i wisi, no. No pole jest nierówne, dlatego. Myślę, że na polu ten koło 16 to poprawy takie ten. Tam gdzie jest dach fenda, no to tam by w miarę dobrze mieli jeździć, bo by nie było. Bo jest taka bardziej figura. To pole to nawet figurą nie można nazwać. To jest kancia to kół. To jeszcze jeden przejazd i elegancko. Czuję, że 26 minut odcinek, bo z 13 to mi się renderował, w sensie przetwarzał. Renderował się 20, 32 minuty. No a ten będzie trwał z 25-6 tak samo. No to myślę, że gdzieś tak koło godziny będzie się przetwarzał. Będzie się renderował koło tej godziny i. I potem będzie tylko trzeba. Jeśli będzie giga tam ważył, no to ja to w poniedziałek, ja to jutro przesię w godzinę. A jeśli będzie więcej ważył niż gigabyte, no to trudno. No to będę dłużej pracował, no. Proste. 1 giga film przesyłam w 40 minut. W 40 minut przesyłam. A co to tak? Nawet jak film waży te 3 giga, to ja wolę sobie zbić tę wagę. Ten ponad 1,5 giga. Wolę sobie poczekać po prostu dłużej, żeby mi schodziło z tym filmem, ale. Ale żeby po prostu mniejsza waga, bo wtedy szybciej ja to wrzucę na YouTube'a. A taki kurde odcinek, który waży dużo, 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 no to. No to raz, że ja to długo przesyłam. To raz, a dwa, to mi się nie chce tak długo siedzieć, czasami na laptopiku. Zazwyczaj jak film dużo ważył i się przesyłał tam te 2-3 godziny, to ja zawsze robiłem tak, że ja jak siedziałem, to zaczynałem przesyłać, albo ja potem. Na przykład brał laptopa, no to kontynuowane było przesyłanie. No i to tak jakoś tak sobie działamy, bo puma znikła. Teraz klas jeździ, ale puma znikła. A, bo tu dojechał do tego. A teraz już dobre, bo już przez staw przejeżdżają. Znaczy koło stawu przejeżdżają, no to w sumie już dobrze jest. Ja tu w niego nie będę ingerował, niech on sobie sam tam zrobi. A pewnie będzie tak, że jak skończy odcinek i na live wszystko dobrze będzie chodzić. Zobaczy ta.
Że wszystko picobello magnifique, nigdzie nie będę się zahaczać, będzie tak. Ja jak zwoziłem maszyny, to pumę już puściłem na początku, żeby już to chociaż jedno kółko objechała, nie? Bo to pierwsze kółko zawsze jest najgorsze. Pierwsze kółko zawsze jest najgorsze, a potem już idzie. No tak, to może trochę perfidnie się wciąłem, no ale... Ale ja powiem wam tak, stależować trzeba, o. Także ja z tą talerzówką będę latał i latał. No, tylko trzeba będzie jakąś altcha. Ładną miniaturkę zrobić. Ja sobie zaraz po odcinku capnę miniaturkę. Być może i z Fendem nawet. No i... Dobrze, trochę w sumie na zakład jedzie teraz ta talerzówka, to przynajmniej. O, i gitara. Także co, ja myślę, że dziękuję wam za oglądanie, bo 14 minut, a tam było 8, czyli mamy 22 minuty. No to sobie takie 24-minutowe talerzowanie wystarczy wam. I ja się postaram na sobotę nagrać odcinek z Kasper na PGR. Tylko, że tam już będzie większy no, tam będzie po prostu... Może by nie było dwóch tych samych rzeczy na dwóch ser na serii. Tej i tamtej, no to na przykład sobie zrobię może, nie wiem. Zgrabianie słomy albo prasowanie. Nie, zobacz, zobacz. A tam by w sumie pasowało zgrabianie zrobić, nie? I potem odwrotnie, nie? Że zgrabianie z prasowaniem najlepiej by się przydało. I potem w kolejnym odcinku, no jakieś ten z kultrem latanie po rzepakach, po prostu ściernisko i potem zbiór słomy, nie? No tak, żeby to jakoś tak. Dobra, także co, ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, komentujcie. O, teraz jak już jedzie, to teraz już wszystko jest gitara. O, tu już jest ładnie wszystko poobtalerzowane, to teraz już idzie. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał. Podajcie na kolejny film. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. 16 plus 8 to będzie 24 minuty. Także to było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Jeszcze sekunda.